Kampania Wyborcza od A do Z. Dziś moim gościem, naszym gościem jest Tamara Bieńkowska. Tak, tak. Coach, spin doktor, kilka lat temu w książce Jak wygrać wybory samorządowe. Dzieliłaś się z czytelnikami swoimi uwagami na temat tak zwanego treningu medialnego. Ale czemu tak zwanego? To naprawdę jest trening. Tak, tak. To jest trening, w który wielu kandydatów nie wierzy. I chciałbym właśnie, żebyśmy dzisiaj trochę odczarowali ten temat treningu medialnego. Żebyś powiedziała, jak on wygląda, dla kogo jest i kto powinien zabiegać o to, żeby pracować z takimi konsultantami jak ty. Będziemy rozmawiać o kampanii wyborczej. Skupmy się na tym temacie samorządowym. Bo co prawda nagrywamy materiał kilkanaście miesięcy przed wyborami samorządowymi, ale ja mam przekonanie takie, że im wcześniej ktoś, kto myśli o startowaniu w wyborach, zdecyduje, że będzie kandydować i podejmie tę decyzję, tym większe szanse na to, że wygra w przyszłości wybory. Pełna zgoda. Moim zdaniem czas poświęcony na planowanie nie jest czasem straconym. Na początek chciałem zapytać Ciebie, Tamara, i poprosić o opowiedzenie Twoich doświadczeń w zakresie doradztwa medialnego w czasie kampanii wyborczych. Powiesz tyle, ile możesz, bo doradcy polityczni nie mówią wszystkiego, nie mówią często, z kim dokładnie pracowali. Mówią ale nic. Albo nie mówią nic, tak? Są związani tajemnicą. Ale tak naprawdę wy, doradcy polityczni, decydujecie o tym, co mówią politycy później. Czy to prawda? Tak lubię myśleć o swojej pracy, choć tak na dobrą sprawę nie biorę odpowiedzialności za treść tego przekazu o paradoksie. Może zanim opowiem Ci o tym, czym się zajmuję i za co mi płacą, to powiem Ci, skąd się wzięłam na styku pomiędzy światem mediów a polityki. To było bardzo proste. Tuż po tym, jak zakończyłam swoją pracę, albo inaczej karierę w publicznej radiofonii, przypomniałam sobie, że jestem z wykształcenia psychologiem i zareagowałam na zaproszenie jednej z zaprzyjaźnionych kancelarii doradczych, która poprosiła mnie o tak zwaną posługę trenerską. Miałam zaopiekować się medialnie jedną z osób, która aplikowała w wyborach samorządowych do parlamentu. I pomyślałam sobie, że to jest doskonała okazja do tego, żeby po pierwsze poznać kulisy tego zawodu, a po wtóre, żeby sprawdzić, co tak naprawdę mam do zaoferowania. To była bardzo zabawna historia. Tak czy inaczej, spotkaliśmy się wielokrotnie z przyszłym, jak się potem okazało, parlamentarzystą i nagle odkryłam, że ja wiem, co zrobić, żeby mu pomóc i że on tej pomocy potrzebuje. Ale zapleczem było Twoje doświadczenie w radiu. Zdecydowanie. Ja mogłam mu pomóc w taki sposób opakować wszystko to, co chciał przekazać, żeby to było atrakcyjne. Postawiłam sobie dwa zadania. Żeby to przesłanie, czyli jego myśl przewodnia, taki rodzaj sloganu, nie wiem, taki komunikat, który z uporem godnym lepszej sprawy chciał implementować, było jasne. Bardzo mi zależało na tym, żeby to było powiedziane wprost i żeby było czytelne, zrozumiane. Ale bardzo mi też zależało na tym, żeby to było atrakcyjne. Może to się bierze z mojego zaplecza, wykształcenia i przekonań, że ludzie tak na dobrą sprawę nie są racjonalni, wybacz, że to powiem, ale emocjonalni z natury. Zarówno kandydaci, jak i wybierający. Tak, bo to są też ludzie. Wiesz, to jest szersza sprawa, czy kobieta, specjalnie czy mężczyzna. To zaznaczyłem, bo czasami jest tak, że jak rozmawiamy z politykami, to wydaje się, że oni mówią, że będą mówić do opinii publicznej. Słuchaj, im się tak wydaje. Mało tego, im się wydaje, że oni mówią do rzeczy. I to nie o to chodzi, żeby zmienić ich przekonanie na własny temat, tylko uświadomić, że mówi się nie to, co oni chcą powiedzieć, tylko należy przekazać to i jak chcą usłyszeć to ci, do których się mówi. To bardzo trudna zmiana. A, no dobrze, no ale to praca z takimi ludźmi jak ty. Tak. Im w tym pomaga. Tak sądzę. Na podstawie osiągnięć i rezultatów mam takie głębokie przekonanie, że beze mnie nie dają rady. Nie dlatego, że... Ale oni to mówią, czy mamy to jest... szansę się o tym przekonać. Czują różnicę. Widzimy tę różnicę przed
serią spotkań i po zakończeniu takiego treningu. Mało tego, nie tylko oni ją widzą, ale możemy to potwierdzić w wynikach wyborczych. I nagle się okazuje, że ten czas nie był czasem straconym, że posiadają kompetencje, wiedzę i umiejętności, którą mogą z powodzeniem wykorzystać już na sali obrad, jeśli uda im się przejść tę umowną granicę. Dobrze, to wróćmy do początku. Mamy kandydata, który chce wystartować w wyborach i jeszcze nie wie, że trening medialny to jest coś, o czym powinien pomyśleć. Dlaczego ludzie, którzy chcą występować przed innymi, chcą występować w mediach, chcą ubiegać się o moje, nasze poparcie, powinni trenować z doradcami, z konsultantami? Mam na to jedną odpowiedź, bo mówienie jest sztuką oralną. I nie tylko liczą się słowa, które komunikujemy, one sygnalizują treść, ale liczy się także wszystko to, co jest dookoła tych słów. Nie uwierzysz, jaką wielką rolę i jakie ogromne znaczenie ma wszystko to, co my nazywamy tłem werbalnym, czyli na przykład jak liczy się funkcja głosu. Ona zresztą tłumaczy istnienie linii 0700, ale to przy innej okazji. Liczy się to, czy głos jest wysoki czy niski, czy ktoś mówi wolno czy szybko, czy ktoś używa wyższego głosu czy niższego głosu. To są te wszystkie miary głosu, które pozwalają uczynić twoją wypowiedź atrakcyjną. I co? Kandydat przychodzi, zgłasza się do ciebie i ty zaczynasz pracę nad jego głosem? Nie, zaczynam zwykle od elementu, który ja nazywam upokorzeniem. Tamara, opowiedz o tajnikach pracy konsultanta. Wiesz, i to nie chodzi o to, żebyśmy kogoś przestraszyli, bo powiedzmy sobie szczerze, w wyborach samorządowych co 4 lata startuje średnio 200 do 300 tysięcy kandydatów, którzy ubiegają się mniej więcej o 40 tysięcy foteli radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast radnych, wojewódzkich, powiatowych. I to nie chodzi o to, żebyśmy przestraszyli nikogo, ani tych, którzy nie wiedzą, czy kandydować, ani tych, którzy wiedzą, że będą kandydować, ani tych, którzy będą im doradzać. Na czym polega praca konsultanta i jak wygląda taki trening medialny od samego początku? Wiesz, może zacznę od powiedziałaś, że pewnej zabawnej historii. Ona trochę ma związek z czasem przed wyborami, ale też wiąże się ze spotkaniem w trakcie wyborów lub tuż po ustaleniu, dajmy na to, korzystnego wyniku wyborczego. Otóż pewnego dnia zgłosił się do mnie mężczyzna, który miał swoje zaplecze biznesowe i jak się okazało potem szczęśliwie przeszedł tę granicę, już miał wynik na swoją rzecz i kiedy otworzył drzwi mojego gabinetu powiedział, głupia sprawa, powiedział, wygrałem, powiedział, a ja powiedziałam, jak to głupia sprawa, to gratuluję wygranej, na co on powiedział, no jest kłopot, najpierw szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, jak to się stało, że wygrałeś, a on mówi, no wiesz, dobre zdjęcie, fajny slogan, niezły nakład. Po prostu nie mogłem nie wygrać. I zapytałam, i co teraz? A on powiedział ze śmiertelną powagą, uczyń ze mnie męża stanu. Zabrzmiało to tyleż śmieszno, co straszno, ale było dla mnie swoistym wyzwaniem. Moja praca sprowadzała się na, po pierwsze, ustaleniu, ja nazywam to rodzajem diagnozy, tego, w czym jest kłopot, jeśli chodzi o jego swobodną wypowiedź ustną, tak żeby mógł przemawiać w sposób atrakcyjny i naprawdę mówił do rzeczy i mówił z przesłaniem, tak żeby kończyło się to jakąś puentą, nauką moralną, żeby z tego wynikał jakiś wniosek, nie tylko dla tych, którzy go słuchają, ale także dla na przykład, nie wiem, członków jego partii albo mocodawców. Ile czasu taka praca trwała? Wiesz, posługując się pewną dyrektywą, powiedziałabym, że teoretycznie każdy może mnie wynająć, bo jeżdżę po świecie z trenerską posługą i trochę żartuję z moimi klientami, że żeby wynająć ludzi takich jak ja, każdy z nich powinien mieć drobną sumkę zdeponowaną na koncie osobistym. Zapewniam cię, to nie są astronomiczne pieniądze. Choć mam takie przekonanie, że wszyscy ci państwo płacą mi za moje kompetencje, a nie za obecność. Czuję się zobowiązana do tego, żeby im dostarczyć najwyższą jakość obsługi. A druga rzecz, o którą proszę, to czas. Jacku, to jest wszystko, co mam dla tych ludzi. Mój czas i moje kompetencje. Chcę wierzyć, wielokrotnie weryfikowane przez rynek. Śmieję się, że potrzebujemy około 4 lat na to,
żeby nie tylko zmienić ich nastawienie do wystąpień publicznych, ale przede wszystkim wykształcić nawyk, który jest im potrzebny do tego, żeby mnie zwolnić z pracy. Nie mam ambicji, żeby im towarzyszyć przez całe życie. Jestem rzeczniczką tego, by ich uniezależniać od siebie, ale też muszę mieć pewność, że w momencie, kiedy skończy się moja współpraca, będą na tyle samodzielni, by wziąć odpowiedzialność za to, co mówią. Bym ja nie musiała się wstydzić tego, co przedstawiają swoim Nie będę wyborcom. Pytać się, czy wstydzisz się za swoich klientów, bo to nawet nie jest w tej chwili ważne, ale wracając do tego początku, jak wygląda praca z tobą? Powiedziałaś, że na początku jest ciężko dla klienta. Czasami trzeba zrobić krok do tyłu, żeby wziąć dwa kroki do przodu. W czasie tych pierwszych spotkań klienci, potencjalnie startujący kandydaci, dowiadują się o sobie więcej, bo to konsultant, doradca wyciąga te i dobre, i złe strony i pokazuje, taki jesteś, taka jesteś. Jacku, na początkowym etapie naszej współpracy jestem kimś zupełnie innym niż teraz, między nami. Bo raczej milczę inteligentnie i słucham tego, co moi rozmówcy mają do powiedzenia. Nie uwierzysz, ile można wyczytać z tego, co ludzie mówią, jak mówią, jakich słów używają na opisanie otaczającej rzeczywistości. Mówiąc naszym językiem i żargonem środowiska, jakich hipnotycznych wzorców językowych używają na określenie tego, na czym im zależy. Ja przeprowadzam tę diagnozę, trochę tak jak lekarz kieruje swoich pacjentów do laboratorium, po to, żeby przepisać receptę albo podjąć tryb leczenia. Każdy z nich wymaga zupełnie innej obsługi, ale wszyscy wiedzą, na czym im zależy. W związku z tym potem przystępujemy do treningu. Ten trening oczywiście jest stowarzyszony z informacją zwrotną. I znowu to jest to, co lubię robić. Mówiąc krótko, ta robota daje mi niepowtarzalną okazję się zezłośliwiać. Oj, zapewniam się, że jestem dobra w tym, co robię. Bo ja Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Oczywiście, że w pierwszej kolejności mówię swoim klientom o tym, co robią dobrze. Nie za bardzo jest o czym rozmawiać. Wybacz, że to powiem publicznie. Potem chętnie mówię o tym, co trzeba zmienić, ale nie pozostawiam ich bez pomocy, bo mówię też, w jaki sposób zamierzam się z tym uporać. A potem decydujemy, czy na tej ścieżce będziemy pracować razem. Wiesz, bo działamy trochę jak konie, które idą za tym samym dyszlem. W żaden sposób moi klienci nie mogą spowalniać mojej pracy. Muszą akceptować moje metody, sposoby i środki. Ja mogę też się wysforować niepotrzebnie do przodu, co pozostawi ich w tyle. Wolałabym, żebyśmy równo zabiegali. Powiedz więcej o tych sposobach i środkach, jak to wygląda, żeby ci, którzy do tej pory nie pracowali z konsultantami, doradcami, być może to jest szansa na promocję tego rodzaju działań w tej chwili, dowiedzieli się, na czym to polega. Bardzo mi zależy na tym, żeby jak największa ilość kandydatów, tych, którzy chcą być naszymi reprezentantami w kolejnych wyborach i później sprawując mandat, wiedziała, na czym polega ta cała praca przed, ale jak można też skorzystać zupełnie po ogłoszeniu wyników wyborów. Powiem Ci, z jaką skalą trudności się mierzymy w trakcie naszych działań czy naszej współpracy. Ta diagnoza, o której wspominam, daje mi okazję do tego, żeby wdrożyć program naprawczy. A do czego on się sprowadza? Wiesz, wyobrażam sobie, że wszystko jedno, czy będziemy mówić o politykach, czy o liderach, czy o menedżerach, to ta sama kategoria. Każdy z nich powinien umieć mówić i rozmawiać. Moim zdaniem powinien stać stabilnie na obydwu nogach, bo jak stoi na jednej nodze, to się niestety męczy. Albo może się jakoś potknąć. Uczę ich mówić w sposób atrakcyjny, przekaz jednostronny, monolog, ale uczę też ich dyskutowania, reakcji na polemikę, debatę, udzielania odpowiedzi na pytania, które padły nie wprost, albo na trudne pytania, na które z gruntu nie ma odpowiedzi. To a propos treści, do której zawsze możemy za chwilę wrócić, jeśli sobie życzysz. Co zaś się tyczy atrakcyjnej formy, to kiedy przyglądam się swoim klientom, to filtruję ich przez swoje umowne kategorie. Jest ich bardzo wiele. Ale na początek sprawdzam, jak stoją. Bo mówiąc językiem pewnego obrazu filmowego, stać trzeba umieć.
tak jak trzeba umieć się ruszać. Bo ruch sceniczny, zwłaszcza w sytuacji dużych spotkań z wyborcami, jest naturalnym atrybutem każdego polityka. Powinien świadomie przemierzać przestrzeń medialną. Koncentrujemy się oczywiście na gestykulacji, bo gesty są naturalnym atrybutem każdego lidera. Dzięki temu można przekazać dużo więcej niż wynika z analizy słów. Nie uwierzysz. Badania dowodzą, że słowa, przynajmniej na początkowym etapie trwania znajomości, są ważne na około 7%. Czy wiesz, że 38% to wszystko to, co jest dookoła słów, czyli atrybuty dotyczące głosu, a reszta to język ciała? My jesteśmy wszyscy biologiczni, jesteśmy zwierzętami. Możemy powiedzieć, że zwierzętami politycznymi albo zwierzętami medialnymi. Potem koncentruję się na tym, w jaki sposób stosują strategiczną pauzę, która, sam wiesz, mówi więcej niż słowa. Dbam o to, żeby ich przekaz był piękny, zgodny z normą językową. Idę na wojnę z międzysłówkami, które są oczywiście szumem informacyjnym i niepotrzebnym brudem w świecie mediów. Rozmawiamy także o kontakcie wzrokowym. Do tego się sprowadza ten elementarz w zakresie treningu medialnego. Skoro ważniejszy jest obraz i my, wyborcy, bo przecież jesteśmy ludźmi, zapamiętujemy bardziej znaczenie naszych gestów, mimikę twarzy, to jak się ruszamy, ubieramy i gestykulujemy, niż treść, to jak ty pracujesz nad tą treścią? No cóż, z treścią jest tak, że to samo powiedziane do dwóch różnych osób znaczy coś zupełnie innego. Zwłaszcza to samo powiedziane innym tonem głosu. Dla przykładu, mogę powiedzieć: bardzo cię, Jacku, przepraszam. Mogę też powiedzieć: Jacku, przepraszam. Co zabrzmiało na pewno dużo bardziej wiarygodnie, ale mogę też, pamiętając, że pracujemy z mikrofonami, żeby nie przesterować radioodbiorników, powiedzieć: przepraszam, Jacku. I to nie będzie to samo przepraszam. Ja mogę nadać słowu pewnego znaczenia. Powiem więcej. To samo mogę powiedzieć różnymi słowami. Zobacz, jak wielkie znaczenie ma umiejętność pozytywnego przeformułowania. Wyborcy nie spotykają się z politykiem po to, żeby się dowiedzieć, czego on nie może, na czym się nie zna, czego nie potrafi. To nie jest atrakcyjne. A po co spotykają się wyborcy z politykiem? Chyba po to, żeby usłyszeć, jak są ważni dla niego, na co mają wpływ, co mogą zrobić razem z nim. Więc każdy z wyborców, każdy z polityków powinien zaprezentować się godnie, mówiąc o tym, na czym się zna, co może im od siebie zaproponować, co w stanie jest im przyobiecać. Choć jak wiesz, są tacy, którzy specjalizują się w obiecywaniu i tacy, którzy oczywiście biorą odpowiedzialność za swoje obietnice, to buduje ich wiarygodność. Są tacy, czy to nie jest domena wszystkich. Wszyscy, każdy, jak jeden, wszyscy, którzy startują w wyborach, zawsze coś obiecują. A potem zawsze muszą się z tego wycofywać. Wiesz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja uważam, że są dwa okresy w życiu każdego polityka. Pierwszy, burzliwy i dynamiczny, jak on nazywam okresem wyborów, a drugi to taki dość rutynowy, gdzie zaczyna się prawdziwa polityka. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego kraju, niestety, o zgrozo, częściej zdarza mi się pracować w okresie na chwilę przed kampanią wyborczą, za jakieś 5 minut 12, albo w czasie kampanii wyborczej. Rzadko kiedy moi rozmówcy mają pomysł, by posłużyć się dalej tą naszą znajomością, albo, o zgrozo, niestety nie wybiegają myślą do przodu, by zaplanować z dużym wyprzedzeniem to, że kiedyś mogę im być potrzebny. Dlatego dzisiaj to spotkanie kilkanaście miesięcy przed terminem, oficjalnym terminem wyborów samorządowych, bo tak naprawdę nie wiemy, czy jednej albo drugiej partii, która chce rządzić w przyszłości w Polsce, nie przyjdzie do głowy, żeby ten termin zmienić i przyspieszyć. Ale bez dyskusji o tym, co jest na dzisiaj w polityce, mówimy o kuluarach i tajnikach tego całego przedsięwzięcia, bo trzeba tak to nazwać. To jest duży projekt. Kiedy, jak myślisz, kiedy rozpocząć działania kampanijne i czy można powiedzieć, że jeżeli wystartuję wcześniej, zastanowię się, popracuję z ludźmi, z konsultantami, doradcami, będę mieć strategię, cele, znać narzędzia, przećwiczę. Czy jest taki czas, w
którym możemy powiedzieć tak, jeżeli przygotujesz się odpowiednio 3 lata przed, 2 lata, rok przed, to wygrasz. Wiesz, ja od jakiegoś czasu zaczęłam planować o dziwo nie od początku do końca, tylko od końca do początku. To jest raczej pytanie z gatunku, kiedy chciałbyś się znaleźć w parlamencie lub kiedy chciałbyś zostać prezydentem. Dobrze wiesz, o kim powiem, kiedy przytoczę pewien światowy przykład. Byłego już prezydenta pewnego dużego światowego mocarstwa, który swoją decyzję o tym, by zostać prezydentem, podjął w szkole średniej. I zobacz, z jaką determinacją i z pasją godną lepszej sprawy robił wszystko, krok po kroku, żeby ostatecznie przejąć ten fotel. Żałuję, że nie mieliśmy okazji z nim współpracować. Chodzi o Clintona. Także, ale ostatnio popisał się podobną decyzją Barack Obama. Żałuję swoją drogą, że nie udało mi się znaleźć w jego sztabie wyborczym, bo mogłabym się poszczycić tym, że mamy podobny rodzaj myślenia o polityce, podobne nastawienie do mediów. Idąc dalej w odpowiedzi na twoje pytanie, powiem, może się okazać, że dziś jest już ten najwyższy czas, by podjąć decyzję w sprawie tego, czy do wyborów nasi potencjalni politycy będą szli sami, z pełną świadomością ryzyk, które im towarzyszą. Ale sami bez wsparcia zaplecza politycznego, organizacji. Tak, mówię o tych wszystkich ludziach dobrej woli, którzy oczywiście wspierają swoich kandydatów i robią to, bo mają do tego kwalifikacje. Ja bardzo często też pracuję w biznesie, jak się domyślasz, i odnoszę się do tego świata chętnie i często używam takich skrótów myślowych, które bardzo dobrze moim zdaniem robią na wyobraźnię. Ja często mówię też zarówno swoim klientom z kancelarii, jak i tym, którzy pracują w biznesie, płacimy za kompetencje, a nie za obecność. Wszyscy są po coś, każdy ma jakieś kompetencje. Ja nie ubiegam się o najwyższe zaszczyty w świecie polityki, chociaż miałam kiedyś taki pomysł, ale wiem, co mogę od siebie zaproponować i wiem, na czym polega moja wiedza, moje doświadczenie, poparte bardzo konkretnymi studiami przypadków. I to jest jakaś oferta. Ona oczywiście podlega wycenie. Cokolwiek nie zrobi potencjalny kandydat na burmistrza, posła czy prezydenta, będzie żałował. Zrobi to ze mną, podzieli się władzą, będzie musiał mi zaufać, ale też nigdy się nie dowie, jakie mogłyby być rezultaty, gdyby odmówił takiej naszej współpracy. Jak to jest? Bo powiedziałaś, że czasami ci kandydaci przychodzą za 5-12, tak, albo już w ferworze walki, oczywiście, kiedy obrywają z prawej i z lewej strony. Byłabym niesprawiedliwa. Jak to mówimy w naszym środowisku, mam w swojej stajni takiego jednego młodego mężczyznę, który przyszedł do mnie 6 lat temu. Przyznaję, że potraktowałam go dość protekcjonalnie, kiedy powiedział: pani Tamaro, ja to w naszym kraju chcę być za 10 lat szefem mojej partii. Mniejsza o to, jakie ma poglądy polityczne. A za około 12 lat chcę być premierem w tym kraju. Popatrzyłam na niego i pomyślałam sobie, muszę go prosić o wybaczenie. Naprawdę? Dziś patrząc na to, jak jest zaangażowany w ten rozwój, ile czasu poświęca na lekturę, treningi, wyciąganie wniosków, konfrontowanie się z trudnościami, myślę sobie, że dobrze by było, gdyby dopiął swego, wtedy ja mogłabym się poszczycić tą współpracą i być może przypisać sobie w części jego sukces, bo my się dzielimy sprawiedliwie sukcesami i porażkami. Oni porażki, my sukces. No tak, ale ten przykład to jednostka. Tak, zdecydowanie. A reszta? No, Jak Boga to do Boga. Zdecydowanie. I wtedy wszystkie ręce na pokład. Nie liczą się środki, potrzeba wsparcia w dzień i w nocy. To prawda. Jestem człowiekiem do wynajęcia i sypiam ze słuchawką telefonu, z telefonem przy uchu. Bardzo często świadomość tego, że jestem dostępna, jest błogosławieństwem dla moich klientów, ale też często sięgają w sposób nerwowy po ten telefon, ponieważ cena, jaką płacą za to, że wynajmują ludzi takich jak my, to jest ogromny stres i napięcie, którego mogliby sobie, ale też nam oszczędzić, gdyby to zaplanowali z wyprzedzeniem. Bo to wszystko da się zrobić. Jestem głęboko przekonana, że to nie jest kwestia urzędu, stanowiska, bez urazy, rangi, tylko właściwej alokacji zasobów. Używam tego terminu po to, żeby powiedzieć, że zasoby to dla mnie nie tylko czas i pieniądze, o które najczęściej walczą kandydaci, ale przede wszystkim ludzie wspierający wewnątrz partii, ale też na zewnątrz, którzy są do wyjęcia.
Powiedziałeś o tym, że pracowałam w kampaniach samorządowych. Prawdą jest też, że w kampaniach prezydenckich w minionych latach. I z pewnym zaszczytem i dumą wspominam, że pracowałam dla ludzi o bardzo różnych poglądach politycznych. Oczywiście to nie jest dowód tego, że ja swoich poglądów nie posiadam. Naturalnie, że je mam. Ale uznaję za rodzaj kompetencji to, że potrafię być neutralna wobec deklaracji programowych i niezależna. Czyli chcesz powiedzieć, że możesz pracować zarówno dla ludzi, którzy są z prawej strony sceny politycznej, tak, z lewej, z centrum. Tak, ponieważ wszyscy są ludźmi i potrzebują naszej pomocy. Kandydaci, ci ludzie, którzy są w tej bieżącej polityce, powinni to wiedzieć, że doradca polityczny akurat w tym wypadku nie ma znaczenia, jakie ma poglądy. Tak? Myślę, że dobrze by było... Czy jednak... Znowu powiem, to trochę zależy. Cokolwiek nie zrobisz, będziesz żałował. Ja Tamara, mam to mówisz przekonanie. Jak prawnik. Prawnicy mówią, zależy. Ja ci powiem, jakie jest moje doświadczenie. Moje doświadczenie daje mi pretekst do tego i taką filozofię pracy, żeby nie utożsamiać się z poglądami moich klientów, bo to pozwala mi zachować pewną niezależność, a to daje możliwość korekty ich zachowania. Co by było, gdybym otoczyła ich wspierającym ramieniem i powiedziała, ależ tak, myślę tak samo jak ty, podziwiam, pochwalam, trudno byłoby mi się zdystansować. A ten dystans jest mi potrzebny do tego, żeby pójść po rozum do głowy w sytuacji, kiedy oni tracą rozum. Ten dystans jest też tym czymś, czego nie ma w obozie politycznym, bo wszyscy są za blisko. Oczywiście, zdecydowanie. Lidera, za blisko prezesa, za blisko premiera, za blisko wójta, burmistrza, prezydenta i dwór jest uzależniony od króla. Wiesz, może ja po prostu tę bliskość inaczej rozumiem, bo dla mnie bliskość nie oznacza, że musimy się spotykać często, rozmawiać długo. Nie rozmawiamy o rzeczach nieistotnych, rozmawiamy o rzeczach ważnych. Wiesz, to jest taki rodzaj kompetencji, którą się ma po wielu latach życia. Żeby w ludziach się doszukiwać ich talentów, wszyscy je mają. Nawet moi klienci z polityki. Zapewniam cię, że każdy jest do czegoś uzdolniony i każdy ma inny talent. Ale też wszyscy, łącznie z nimi, mają luki kompetencyjne. Każdy z nich ma rodzaj niedoskonałości. Czy to, że politycy, bo mówimy często, słyszymy, polityka jest brudna, niedobra, tak naprawdę wiele osób mówi, nie interesuje się polityką, nie chce się tym interesować. Potem widzimy to, te wyniki przy urnach, jak patrzymy, jaka jest frekwencja. Ale czy to, że oni są ułomni, no są przecież ludźmi, tak samo jak my, ma duży wpływ na to, że jednak świadomość tej ułomności pozwala im podejmować decyzję, sięgam po pomoc? Aha. Wiesz, rzadko kiedy są świadomi siebie samych, bo to by oznaczało pewien rodzaj wglądu. Prawda też jest taka, że w polskim systemie politycznym każdy może w dowolnym momencie swojego życia podpiąć się pod pewne barwy flagowe dowolnego ugrupowania politycznego, bo w ten sposób łatwiej przejść przez ciemny las i aplikować w wyborach. Kiedyś pamiętam, spotkałam, i widocznie tak miało być, pewnego uczonego profesora politechniki, emerytowanego, swoją drogą chyba był profesorem atomistyki, i po krótkiej dyskusji, jak to w przedziale w pociągu, powiedział, wie pani, wydaje mi się, że mamy podobny zawód. A potem zaczęliśmy rozmawiać o polityce. I okazało się, że pan, o którym mówię, dziś pracuje w Zurichu i wspomina, jak to w jego nowej ojczyźnie, by móc zarządzać krajem, trzeba uprzednio odbyć pewien trening i staż w zakresie reprezentowania, nie wiem, kantonu, departamentu, a wcześniej ubiegać się o urząd miasta. My nie mamy tego treningu, umiejętności. A to oznacza, że bardzo często moi klienci wystawiają się na porażki medialne. Ale chciałabyś, żeby wszyscy parlamentarzyści najpierw mieli doświadczenie samorządowe na szczeblu gminy, powiatu, nie wiem, województwa. Tak daleko, i dopiero potem... Jeszcze tak daleko nie sięgają moje macki, bo bardzo wyraźnie rozróżniam to, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu. Biorę rzeczywistość, jaka jest. Ale zgodzisz się pewnie, że jako zwykły śmiertelnik mam prawo oczekiwać od tych, którzy będą występować w parlamencie, że dobrze wykorzystają czas, który jest im dany. A w związku z tym, że nie będą się tego zawodu uczyć w boju, tylko przygotują się wcześniej.
Pamiętam, jak jeden z moich klientów, tuż po tym, jak otrzymał zaszczyt reprezentowania nas w Sejmie, przez pierwsze 4 lata zabierał ze sobą rakietę do tenisa, nie uwierzysz, i w przerwach posiedzeń Senatu, dodajmy, rozgrywał partię tenisa z bardzo wysoko postawionymi liderami innych ugrupowań. Ponieważ nie miał nic do powiedzenia na temat tego, czym się rządzi polityka, jakie są interesy regionu i partii. No ale może w czasie tych partii tenisa dowiedział się więcej, może, potem mógł. Ale już nigdy się nie dowiemy, co mógłby zrobić dla mnie, dla ciebie, dla ojczyzny, użyjmy tego słowa, dla swojego ugrupowania, dla stronnictwa, gdyby posiadał tę umiejętność wcześniej. Prawdą jest też, że udało mu się zaszczycić skład Senatu na drugą kadencję, gdzie po treningu medialnym szumnie i ze swadą wypowiadał się na temat losów naszego kraju. Czy nie uznajemy tego za czas stracony, mówię o pierwszych 4 latach? Trudno przewidywać, co by było, gdyby. Mm-hmm. Tym bardziej, że nie mam szczegółów więcej. Mm-hmm. Tamara, nie chciałbym przeciągnąć za bardzo tego odcinka naszego spotkania. Mam świadomość, że oglądają nas ludzie, którzy mają doświadczenie w polityce, że są doświadczonymi politykami, byli klientami wielu doradców i konsultantów, ale pewnie są też tacy, którzy myślą o tym, żeby wystartować pierwszy raz. Co poradzisz takim ludziom, którzy są na skraju decyzji, właśnie gdzieś być może trafili przez przypadek albo wyszukiwali informacje na temat kampanii wyborczych i prowadzenia kampanii wyborczych i trafili właśnie w to miejsce, mieli okazję Ciebie posłuchać i teraz co im powiedzieć, żeby przekonać do tego, że właśnie teraz trzeba podjąć tę decyzję i co dalej? Jacku, to się posłużę taką starą techniką, którą bardzo często wykorzystujemy. A propos, ona uczy też czasami doprowadzać rozmówców do sprzeczności. Mam kilka takich ulubionych technik. Ale czy zgodzisz się, że lepiej być zdrowym niż chorym? Ogólnie. Czy jesteś po mojej stronie, kiedy powiem, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć? Tak, Tamara wkręca. Nie, ja tylko zmierzam do tego, że lepiej otaczać się ludźmi, którzy wiedzą, niż błądzić samemu. Są ludzie, którzy mają tę wiedzę, ona została skodyfikowana, nie powstała w zaciszu laboratoriów, ona powstała w wyniku obserwacji tego, czego chcą wyborcy. My tę wiedzę mamy i potrafimy twórczo wykorzystać. Mało tego, przełożyć na konkretne zachowania. Nie pracowałabym w tym zawodzie, gdybym nie wierzyła, że każdego można tego nauczyć. Choć z drugiej strony wiem, że nie kształcę do wywiadu amerykańskiego czy do dyplomacji. W związku z tym jest pewien poziom treningu, który każdy z nich może osiągnąć. Ale też po naszej stronie są te wszystkie myki psychologiczne i zabiegi marketingowe, które pozwolą pokryć to zmieszanie jakąś wprawą. Więc może to jest ten moment, kiedy trzeba zdecydować w swoim rozumie o tym, czy startować w ogóle, a jeśli tak, to czy walczyć po to, żeby walczyć, czy walczyć po to, żeby wygrać. Używając takiego sportowego porównania powiem, wiesz, że pamięta się oczywiście finalistów Mistrzostw Olimpijskich, ale jeszcze lepiej, pamięta się medalistów, prawda? Tak. A najbardziej pamięta się złotego medalistę. No, tak. Drugie miejsce na pudle jest zawsze pierwszym przegranym. Praktycznie się nie liczy. Mm-hmm. To jest największa porażka. Mm-hmm. Dobrze, na koniec. Gdzie można znaleźć więcej informacji o Tobie? Gdzie mm-hmm. można przeczytać Twoje teksty? Mm-hmm. Wiesz, jak Ciebie szukać? Bardzo dziękuję za taką możliwość. To jest okazja na reklamę. Chciałbym i mam takie przekonanie, nadzieję i nie wątpię w to, że... Jak to mówią, poczucie graniczące z pewnością. To jest jeden z elementów, który chyba został wykreowany, takie powiedzonko Dziękuję, wykreowane że tak myślisz. Przez doradców politycznych, które często się powtarza w mediach, zwłaszcza ogólnopolskich. Śmiechem, żartem, Jacku, to się mówi w ten sposób, że jest nas kilku profesjonalistów na świecie. Dotyczy to także Ciebie. Natomiast mogę powiedzieć spokojnie, że nie ma lepszego nic lepszego niż rekomendacje. Ale gdyby ktoś chciał posłużyć się wiedzą, to zachęcam do osobistych spotkań, gdzie w atmosferze swobodnej rozmowy możemy wymienić informacje, a ja będę miała okazję zaprezentować swój punkt widzenia. Oczywiście mam swoją wizytówkę w internecie, biorąc pod uwagę, że posługujemy się znakami polskimi, a więc www.tamarawienkowska.pl. Tam też można znaleźć mój numer telefonu.
Tamara, i zupełnie na sam koniec, gdybyś miała polecić do przeczytania coś ludziom, którzy myślą o tym, żeby wystartować w wyborach, jaką książkę poleciłabyś? Oprócz książki, wcześniej oprócz wszystkich twoich książek, Jacku. Wcześniej nie powiedziałem ci tego i nie pozwoliłem ci się przygotować, i dlatego jest to zaskoczenie rzeczywiście, to pytanie, ale myślę sobie, że jesteś coachem, jesteś doradcą i być może masz coś ulubionego swojego, co chciałabyś przekazać naszym widzom, słuchaczom, co można by było przeczytać i co niekoniecznie jest na pograniczu polityki i startów kampanii wyborczej. Wiesz co, oprócz twoich książek, Jacku, muszę oddać tę sprawiedliwość, że zawsze się tym interesowałeś, chętnie powołuję się na dwie ważne zasady. Pewnie istotne jest, by mieć jakąś wizję, nośną ideę, ale też dobrze byłoby być prężnym liderem. W związku z tym wiem, że twoim gościem był lub może będzie pan Trzeciak. Chętnie powiem, że książki jego poświęcone budowaniu marki osobistej są doskonałą okazją, żeby się sobie przyjrzeć i stworzyć, jak to mówi nasz guru, marketingową relację opartą na pożądaniu. Głęboko wierzę w sens marki osobistej. Coś, co zaś się tyczy leadershipu, czyli przywództwa, moim zdaniem wszystko zaczyna się od takiej książki, która stanowi pewien kanon w moim świecie, a nazywa się Biznes od nowa. Biznes jest tutaj rozumiany oczywiście jako kategoria dość umowna. Imię i nazwisko autora Tom Peters. Serdecznie zachęcam do lektury. W opisie tego nagrania będzie więcej informacji, gdzie znaleźć tą książkę. Tamara, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać i porozmawiać. Nie o wszystkich tajnikach, bo zdaję sobie sprawę, że o tym, jak pracują doradcy, konsultanci, trenerzy medialni, można by było rozmawiać bardzo długo, ale zależało mi na tym, żeby to była taka pigułka informacyjna i wskazówka dla tych, którzy zastanawiają się i myślą o tym, wystartować, nie wystartować. Startowałem już 5 razy, 5 razy wygrywałem. Czy korzystać z pomocy doradców? Tym razem być może będzie to potrzebne, a może nie. Zdecydujcie sami. Dziękuję bardzo za to, że byliście z nami. Dziękuję tobie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Kampania Wyborcza od A do Z. Do zobaczenia, Jacek Babin. Dziękuję.